przybyłem w wiadomym celu, bo jest ten piękny dzień, kiedy wręcza się, obdarowuje się dzieci. No i oczywiście moja osoba jest za to odpowiedzialna. I przybyłem do was właśnie po to, żeby dać wam prezenty. Tylko czy dzieci się cieszą? Dobrze, no słuchajcie, podejdźcie bliżej, ja was zapraszam serdecznie, chodźcie tutaj bliżej. Jeszcze, jeszcze, ale wszyscy, chodźcie, chodźcie. To jest moment, który Mikołaj uwielbia, bo każde dziecko przychodzi do Mikołaja, dostaje prezent i uwaga, no trzeba usiąść Mikołajowi na kolanka, albo przynajmniej koło Mikołaja usiąść, znaczy jest stanąć, no. I zrobimy sobie piękne, pamiątkowe zdjęcie. No to super. Dziewczyny, no chodźcie do nas też. Zapraszam serdecznie. Chodźcie tu bliżej, bliżej. Mikołaj ma donośny głos, ale bez przesady. No. Mamy z telefonami, prosimy tutaj, bo tu musi być dobre zdjęcie. Tu blisko. Zapraszamy, chodźcie, chodźcie. Słuchajcie, ale najpierw najważniejsza sprawa. Czy mamy taką odważną osobę, która przyjdzie tutaj do Mikołaja i coś zaśpiewa? Proszę bardzo. No, co zaśpiewa? Czy jest ktoś taki? To jest bardzo odważny. Jest, tak? Zaśpiewasz? To idź zaśpiewaj. Brawo! Witam cię. Chodź tutaj, no. Co zaśpiewasz? Mikołaj był mać. O, pierwszy. A moje to naś. Naś. Brawo! Jest mi prezent. Nie ma, mamy to, mam podpisane. Dobrze, nie ma problemu. A jest ktoś jeszcze taki? Kto? Alina. No. Alinka, chodź. No. Zapraszam. Hopa! No co to będzie? Wierszyk czy piosenka? Wierszyk. No to proszę. Ale głośniej, no. Alina, jeszcze raz, bardzo ładnie. A to Alina akwarium? A może razem? I koła dwunaś, i dwunaś. Ty nam prezenty dasz, tak? No, Mikołaju nasz, ty nam prezenty dasz. Alina, tak to było? No. Dla dziewczyn wielkie brawa. Za odwagę. Jako pierwsze się tutaj zgłosiły. Mamy dla dziewczyn prezenty. Proszę bardzo, Alinka. Proszę. I dla ciebie. Proszę bardzo. No zapraszam, kto następny? Proszę bardzo. Chodź. Piękne zdjęcie na pamiątkę, tak? Jak masz na imię, powiedz wszystkim? Dymitr. Dymitr, a ty znasz jakiś piękny wiersz? Bo ty na pewno byłeś grzeczny, to Mikołaj wie. No to powiedz, proszę bardzo. Mikołaj, pina się dobo nam. Dzień to nam. I brawo. Ale na temat, proszę bardzo. I dla ciebie prezent. Wspaniale. Proszę bardzo, kto tam następny? Zapraszam. O, proszę. Zapraszam. O, na to. No i co ty nam powiesz? Będzie piosenka? Mikołaj, Mikołaj, do nas zawitaj. Przynosi nam prezenty. Se. I co było dalej? Mikołaj, Mikołaj, do nas zawitaj, nam podarunki przyniesiesz, nasz Mikołaj. Brawo! Proszę bardzo. No proszę, kto tam następny? Zapraszam serdecznie. Dawaj.
No, proszę bardzo. Co, będzie piosenka czy wierszyk? A to pieśń zaśpiewaj. Zaśpiewaj wesele. To nie jest pieśnia. Zaśpiewaj naszym. Nie, nie chodzi niczego. A? Macie prezencik dla nich? No. No, nie będziesz śpiewała? Proszę, dla ciebie prezent. No wiem, rozumiem, Mikołaj, rozumiem. Też jak w swoim wieku to się też trochę wstydzi. A potem to już wszystko przeszło. Śpiewa, tańczy, recytuje. No, zapraszam, proszę bardzo. Kto następny? Szukaj mamy. Jak masz na imię? Renato, idź. Mocno. Idź tam. Zdjęcie ładne. A ty śpiewasz? Recytujesz? Pewnie tańczysz. No a tu nie ma muzyki. No i co teraz będzie? Trzymaj mocno, bo ciężkie. No, same odważne dzieci przychodzą. Proszę. A u ciebie jak ze śpiewem, co? Powiedz wszystkim, co? Zaśpiewasz? Nie, też nie. Nie, to paczka dla niego. To uśmiechnij się, przynajmniej zrobimy zdjęcie. Dawaj, snimam z bielem, ludnica. Tak jak Mikołaj. Ho, ho, ho! Mamy prezencik, proszę bardzo, dla ciebie. Trzymaj. Trzymaj, no. Chowajcie po imieniu teraz. Teraz po imieniu. Tak, bierzemy. Kogo mamy następnego? Maksim Linek. Maksim. Maksim, gdzie jesteś? O, jaki nam się duży człowiek trafił, proszę bardzo. No chodź do Mikołaja, chodź. Będzie piękne zdjęcie. Proszę, patrz jaki mam tutaj wielki prezent dla ciebie. Wszystko dobrze? Oddychasz? To dobrze, cieszę się, no. Świetnie, trzymaj mocno. Trzymaj, trzymaj, to dla ciebie. Proszę bardzo. Alona. Alona. O, aleś wyrosła, Alona, chodź tutaj na kolanko. O, proszę bardzo. Siadaj. No, u Mikołaja koniecznie. Proszę bardzo, prezent dla ciebie. Chodź zaśpiewać. O, śpiewać będzie pięknie, proszę bardzo. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошарю, там овочки покотились та ягнята народились. Браво! Прошу, ну шлічне! Євгенія. 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 Proszę bardzo. Zaśpiewasz? Że nie. Zaśpiewasz? Może nie. Proszę bardzo. Oj ty dziewczyno z gory Хазерня, чом твої устинки колючі терня? Чом твої радощі тиха молитва? А твої слова остре, як бритва? Чом твої очі сяють тим чаром? Що то запалює серце пожаром? Ох, ті очі темніші ночі, хто в них задивиться, і сонце не хоче. І чом твій усмів для мене скрута? Серце бентежить, як буря люта. Pięknie, brawo! Proszę bardzo. Jana. Jana, proszę bardzo, jest. Śpiewasz? Nie. Recytujesz? Nie. To pewnie tańczysz. Ja liczę, że będę kazać. Proszę bardzo. Uliana. Uliana. Zapraszamy Olianę. Oliana, chodź ty na kolanko. No co zaśpiewasz? Co to będzie? O święci Mikołaju, o, przynosisz dobro nam, a miłość to największy twój dar. Brawo, pięknie, proszę bardzo. Wspaniale. Władysław. Władysław. O, Władysław, chodź na kolano do Mikołaja. Ciach. Zaśpiewasz? Nie. Czy nie śpiewasz? Nie. A wiersz jakiś byś powiedział?
Nie. Nie pamiętasz nic? Nie, nic. Dobra. Proszę bardzo. Nazar. Nazar. O, Nazar. O. A u ciebie jak tam? Pieśń jakaś? Nie. Nie? Nie. A wiersz? Nie. Też nie? Nie. Aż się biedak czerwony zrobił, no nie dziwię się. Iwan. Iwan. No jak tam? Nie. Wszystko dobrze? Nie? A chciałem zapytać tak, czy byłeś grzeczny na przykład, no? Grzeczny. Grzeczny. A powiedz, jakie masz stopnie w szkole, no? Same dobre? Piątki, szóstki? Piątki, czwórki, szóstki. O, czwórki też super, bardzo fajnie. To super, to Mikasia się cieszy. Proszę, dla ciebie. Kateryna. Kateryna. O, Kateryna będzie śpiewała, proszę nie. bardzo. Nie? Nie. A byłaś grzeczna? Tak. To dobrze. Adelina. Adelina. Gdzie nasza Adelina? No nie, no takiego maluszka. O. No cześć, halo. Dzień dobry. Proszę bardzo. I będziemy mieli piękne zdjęcie. Jak podrośniesz, to będziesz w szoku. Było takiego gościa, byłaś na rękach. No, proszę bardzo. Oddaję. Wspaniały prezent. I daję tutaj też od Mikołaja prezent. Proszę. Proszę bardzo. Kogo my tam mamy jeszcze? Wszyscy dostali już prezenty? No pięknie. Słuchajcie, dla wszystkich tych, którzy tak pięknie zaśpiewali i wyrecytowali, wielkie brawa! Wspaniale. A teraz zapraszam was do mnie. Uj. O. Zrobimy sobie zdjęcie wspólne. Proszę bardzo. Chodźcie. O. Mamy też zapraszamy. Ja dziękuję świętemu Mikołajowi za zaproszenie tutaj dzisiaj na tą uroczystość. No i przed świętym Mikołajem się nic nie ukryje. Święty Mikołaj powiedział, że wszystkie dzieci tutaj w Zopowej zasługują na Mikołaja, nie? Takiego prawdziwego, to nie? A ja sobie pomyślałem, że jeżeli wszystkie dzieci zasługują na Mikołaja, a wszyscy lubią dostawać prezenty, nie tylko dzieci. I chciałbym wam podarować takiego Mikołaja tutaj, bo mamy wspólne tradycje. U nas Mikołaj jest 6 grudnia, a u was na Ukrainie, tak, 19. A wszystko to wynika, że żyjemy według różnych kalendarzy. My według kalendarza juliańskiego, gregoriańskiego, to jest 13 dni różnicy. Także nie wiem, wy możecie obchodzić Mikołaja dwa razy, a że jesteśmy w Polsce, to my obchodzimy 6 grudnia. Także chciałbym wam z takim, może nieprawdziwym Mikołajem, ale z czekolady. Chciałbym każdego obdarować. Proszę, jaki pyszny. Tak jest, święty Mikołaj poleca. Poczęstuje wszystkich, mamuśki też, bo też chyba zasłużyły. Tutaj poczęstuje wszystkich ładnie z Mikołajkiem. Proszę. Podobnie, trochę szczupławy taki, ale podobnie do mnie. A czy święty Mikołaj może dostać prezencik taki drobny, czy nie? Jak to jest, święty Mikołaju? O, to święty Mikołaj też dostaje prezenty. Też dostaje. Proszę. A, oczywiście, a najlepszym prezentem jest uśmiech wszystkich dzieci, które dostają prezenty. To jest najlepszy. Tak. Proszę. Jeszcze tutaj Mikołajka dla mamusi. Też Mikołaja. Dla pana dyrektora. Proszę. Proszę. O, tu mamy maleństwo. Mikołaj starczy dla wszystkich. Nie, proszę. Proszę. Proszę Mikołaja.
Czy ktoś jeszcze nie ma Mikołaja? I wam od Mikołaja. Mikołaja. To dzisiaj wszyscy zostali obdarowani Mikołajem. Jeszcze pan Marian. Czy pan Marian lubi otrzymywać prezenty? Pewnie. Proszę, panie Marianie. Starczyło dla wszystkich. Dziękuję serdecznie. Mikołaj dostał dwa prezenty. Dwa prezenty. Dziękuję bardzo. No, słuchajcie, dzieci czekają. Oddajemy głos Mikołajowi Świętemu. Mikołaj, bardzo dziękuję za takie miłe przyjęcie. No i ja jadę w dalszą drogę, bo praca Mikołaja jeszcze się nie kończy, mimo tego, że już jest szósty minął, siódmy, ale Mikołaj tak naprawdę jeszcze przez tydzień czasu ma bardzo dużo pracy, ponieważ jest bardzo dużo dzieci. No i każdy chce dostać prezent, prawda? Dziękuję serdecznie, do zobaczenia i już teraz Mikołaj życzy wszystkim zdrowych, wesołych świąt. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie w dniu dzisiejszym na zaproszenie świętego Mikołaja. Gościmy tutaj w ośrodku Zropowej u naszych gości z Ukrainy, a gościmy dlatego, że dzisiaj jest dzień świętego Mikołaja, 6 grudnia 2020 roku. Jest to takie święto także na Ukrainie, tylko 19 grudnia. Wynika to z różnicy w kalendarzu i gościmy tutaj. Święty Mikołaj rozdał prezenciki, chciał sprawić wiele radości naszym tutaj podopiecznym, jeżeli mogę tak powiedzieć. Dzieci bardzo się cieszyły, zostały przepytane przez świętego Mikołaja, ładnie śpiewały, ładnie recytowały i zaprosiły Mikołaja na przyszły rok. Bardzo miła uroczystość i myślę, że było to wiele radości dla naszych gości, szczególnie tych najmłodszych. Dobry dzień. Dziękujemy bardzo, że dzieciom takie święto organizowali. No, to dobre, no. Дома лучше. І файно, що не знаю. Побули як вдома. Зробили праздник для дітей, вони дуже довольні, куча солодощів. Ми вам дуже вдячні за ці посмішки дітям, за солодощі. Діти дуже довольні, щасливі за ваш теплий прийом. Да, нам тут дуже, звісно, добре, але додому хочеться. Ми вам за все щиро вдячні. Дякуємо сердечно. Так. Так, є.